Hejcia, cześć i siemanko wam wszystkim ludzie. Z tej strony czycie Emi, witajcie w kolejnym odcinku. Zagrałem GTA 3 po polsku. Dobra. Lecimy do misji budkowej, dobra, czekaj. Jedziemy do misji budkowej. I started my exotic entertainment business with nothing but the sizable contents of my leather pants. A gang of no-goods has threatened to remove my starring member if I don't pay them a cut. They threatened the wrong man, amigo. They have a weakness for the ice cream. Pick up the bomb I've hidden in Hardwood, hijack the regular ice cream van on its rounds, and lure these fools to their doom with the jingly jingly. They hide in a warehouse on Atlantic Key. Dobra. No, paczuszkę. Trzecie podejście do odcinku. Jedziemy po tego, zatrzymać samochód lodziarski. Potrzebuję to auto, stój. Dawaj panie wóz. Przybędzie radio. Szczęścia łyknę sobie. Kapsułka szczęścia uratuje mnie. Duet z bandziorami, z tymi. Triado mnie. Triada. Dobra, triada. Lodowy konflikt. Albo jak to się mówi. Nowy konflikt. Co? Siadaj, wysiadaj. Lodowy konflikt. Raz, dwa, trzy, cztery. Już. A podejdźcie, podejdźcie tam. I wielkie BOOM! Jak się podobał odcinek z GTA 3, to subskrybuj, napisz komentarz, łapkę w górę zostaw, dobra. I nie wiem, szukam sobie samochodu, muszę pojechać, dojechać, zapisać i tak dalej. Kolejną misję zobaczyć. Więc dobra. Jadymy sobie. Aż jakiś ja mam misję, dobra, to
Joey'e Vitorino. Nie? Gdzie ten telefon? Kutkowa. Kutkowa misja, gdzie to jest? Nie tu. Oszukują, gdzie była misja z Kutkowa? Dobra. Stare dobre GTA 3 2002 rok, czy idę tam?